Nie, Boże, ale to było tedious. Musiałem znaleźć, tak, dotknąć drzwi, żeby dowiedzieć się, że muszę przyjść tutaj. Okazuje się, że nie mam tu klucza, więc muszę pójść do, znaleźć typa, który da mi kod do bramy, za którą jest fuza, którą muszę włożyć w co innego. Że naprawdę nie wystarczyłby sam kod. No, i mamy tutaj skrócik, który mógłbym otworzyć już... No, otwórz się. Dobra. Najwyżej kiedyś jeszcze wrócę do zwiedzania, ale nie ma co zbyt dużo spędzać czasu na jednej lokacji. Pomnik zwycięstwa. Wygląda, jakby mieli 5 minut na jego postawienie, bo musieli uciekać przed Nightiba. Czego nie nazwałbym za bardzo zwycięstwem. Mówiłem, że będę dużo tą grę porównywał do Nier Automaty, ale zdążyłem się zorientować tak przy okazji tego, że miałem te kilka dni od premiery, zanim zagrałem sam, że nie ma co za dużo tych porównań robić, bo po prostu gra nie będzie dokładnie tym, czym bym chciał, jeśli chodzi o podobieństwo do Nier Automaty. To znaczy, na pewno muzycznie, jeśli ktoś Nier Automatę lubił, no to nie będzie zawiedziony. Ja jestem mega zadowolony z tego, co słyszę w słuchawkach, grając. System walki jest o wiele takim bardzo dokręconym, usprawnionym systemem, który moim zdaniem autor Nier Automaty na pewno chciałby wykorzystać w swoich grach. Natomiast fabularnie podobno nie jest to ten sam kierunek. Co jest dla mnie trochę smutne, bo właśnie ambicja, jaka szła za Nier Automatą, była czymś, co bardzo mi imponowało. To ile tam było szczegółowości. Tak, było od początku, no. Od początku miałem plus 18. No bo ta gra jest plus 18, więc zostaje to z automatu, jak tylko zaznaczam, że gram w tę konkretną grę. W ogóle śmieszna sprawa, to się dowiedziałem też przy okazji researchu, jaki robiłem na temat tej gry. Mówiłem o tej cenzurze, która wskoczyła, no nie? Ta cenzura spowodowała, że generalnie bardzo się obniżyła walor, znaczy bardzo się obniżyły walory plus 18 tej gry, a raczej poszło to w stronę takiego zwykłego baton maszera. W sensie, że nie ma już tutaj... No przecież właśnie, dobrze zrobiłem. Chociaż w ten sposób obraziłem chyba styl walki. Tu chodzi o to, że tak naprawdę ta gra mogłaby teraz zostać określona plus 13, bo spora część tych elementów została okrojona. I podobno dużo ludzi zaczęło zgłaszać do Sony, że gra jest... O Jezus. Gra ma typowy false advertisement, bo jest reklamowana jako plus 18, a jako że po 3 dniach zrobili pewną cenzurę, to ona już nie jest plus 18, oni chcą zwrot. I te zwroty podobno są rozpatrywane pozytywnie. Więc jeśli ktoś chce zwrócić tą grę, bo wydaje mu się... Bo nie wiem, bo kupił ją dlatego, że stroje są odkrywające, to może. Śmiało może spróbować. Czy to znaczy, że mogę już opuścić wodę? O! Let's look around the Victory Monument first. Rozumiem, że Eve ma jakiś taki system w sobie, który nie pozwala iść w niektóre miejsca, jeśli system ją zatrzyma. Co to było za jabłko? Nie wiem. Dobra, mniejsza. Idziemy w każdym razie tutaj. A, jeszcze zrobię jedno skanowanie w poszukiwaniu jakichś miejsc, na które mogę się wspiąć. Ale ich nie widzę. Dobra. No, co? Nothing's happening. It wasn't like this before. The system was put through a reset when the power was cut off. I'll have to verify the credentials once power is restored. Why don't we force our way in? System nazywa się tak, ale dobre gry potrafią wyjaśnić, dlaczego niewidzialna ściana istnieje, nie? Okej. Czyli ty mi pokazujesz, gdzie mam iść? Tak, wiem. Tylko, że nie mam
No musiałbym znaleźć tą fuzę. Nie mam fuzy. Chwila. Tu jest jeszcze jeden człowiek. Okej, okay. Czy ty, człowieku, masz kod? Tak, ty masz kod. Matko, 200 tytułów? To całkiem sporo tytułów. Na padzie przez telefon, XD. Mam nadzieję, że dam radę uciągnąć chociaż... To jest bardzo fajne wyzwanie i życzę ci absolutnie powodzenia. Ja nie lubię sobie robić takiej spiny, że muszę coś koniecznie ukończyć. Wręcz chętnie podejmowałbym takie wyzwania na zasadzie zrób coś w jeden dzień, jak ci nie wyjdzie, to porzucasz, nie? Ja wiem, że chyba Archon robił, tak? To się nazywa wyzwanie Archona. Gdzie on tam sprawdza, czy uda mu się na streamie coś zrobić w 24 godziny, albo tam... W zależności od tego, jak dobrze zna grę, to może szybciej. Nie, Boże, ale to było tedious. Musiałem znaleźć, tak, dotknąć drzwi, żeby dowiedzieć się, że muszę przyjść tutaj. Okazuje się, że nie mam tu klucza, więc muszę pójść do... znaleźć typa, który da mi kod do bramy, za którą jest fuza, którą muszę włożyć w co innego. Czy naprawdę nie wystarczyłby sam kod? O, oh. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale o. Oh. No tak jak wiem, że... wiem też, że to... O, fuck, co ja zrobiłem? Co? Chwila, co? A, dobra, włączyłem prąd, idę tam teraz. Przepraszam, bo się wczytałem w czat. No wiem, że mogłem znaleźć tego typa wcześniej, wiem, zdaję sobie sprawę. O, bo to jest monument obcych! Taki jak w Egipcie stoją. Obeliski. Do wzywania obcych. Zdaję sobie sprawę, że to NES-y i SNES-y, one są trochę krótsze niż... Trochę. Sporo krótsze niż takie gry, które wychodzą teraz na 20-30 godzin. Ale jeśli nie umiesz, no to na przykład takie Battletoadsy, moim zdaniem, no to się spokojnie kończy w, nie wiem, 15-16 godzin. Powtarzając to w kółko i w kółko. Facehagerów to wolałbym tu nie oglądać, bo nie chciałbym, żeby skrzywdziły tą twarzyczkę. Boże, jak ja to poważnie powiedziałem. Podoba mi się ten brak muzyki. O ja. Hall of Records. O! To jak w Jedi Survivor. Jedi Survivor mieli takie archiwum właśnie bardzo podobnie wyglądające. Tylko te serwerownie nie były takie wielkie, ale też był wielki monitor z tymi wszystkimi wpisami. Że tam tona monitorów. At the start of the 22nd century, generic Chinese dollface was threatened by advanced global warming. Having foreseen this, Mother Sphere ensured mankind could meet this challenge. The eons-long process of natural adaptation resolved near instantly. Okay. The body cell replaced the heart and made it possible to survive in environments without oxygen or water. Thanks to advances in biotechnology and nanotechnology, the inconveniences of aging and disease were a thing of the past. A rozmnażanie? This created giant leaps forward in the development of hazardous industrial spaces and space itself. Okay, no to ma sens. We can now withstand the crushing pressures of the deepest oceans and even exit a space station without the need of a spacesuit. Ale czekaj, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. To przystosowali swoje ciała do tego? Czy ich ciała teraz, no bo żeby wytrzymać w pustce kosmicznej, to na dobrą sprawę potrzebowaliby wręcz sztucznych ciał, które by były w stanie wytrzymać coś takiego, no nie? Bo to już naprawdę wszystko trzeba wymienić w organizmie, żeby to miało sens, a przynajmniej całą wierzchnią warstwę. Humanity's greatest and only hope for survival can be found in Mother Sphere. Please, enjoy the harmony and prosperity of Asia. Ja zaraz ci odpowiem. The first city ever built by Mother Sphere, the mother of... I have no idea what that was all about. No, ja trochę tylko. Adam, did it make any sense to you? No, dla niego pewnie bardziej, nie? Mankind's past was buried with the final war. This must be a video from before that time. Bardzo mi się już podoba, że będziemy odkrywać jakieś informacje sprzed tego czasu. Nie wiem, czy graliście w pierwszego Horizona, Horizon Zero Dawn. To takie poznawanie jakiegoś świata, który nie był światem
naszej bohaterki było bardzo tam ciekawe i koniec końców z bardzo fajnym plot twistem. Ja lubię takie rzeczy. Bo to trochę nie wiadomo, o czym tak naprawdę rozmawiamy, o jakich czasach my rozmawiamy, no nie? Mega, fabularnie bardzo fajna i zręcznościowo, jeśli chodzi o system walki, super. Bardzo mi się nie podobał początek, bo moim zdaniem za dużo było takiego gównozbieractwa, żeby mieć w ogóle amunicję na dzień dobry. Ale potem bardzo dobrze mi się grało. Ale nie grałem jeszcze w Forbidden West, szczerze mówiąc. Nie wiem, bo zacząłem streamować i jakoś tak nie znalazłem na niego przestrzeni w życiu. Mam go kupionego, ale nie udało mi się go zacząć. This is going to do a lot of good. Eve, thank you. Okay. Then can you tell me where the Alfenetiba is? Rozumiem, że to miało być pokazanie takie, że on tam ma jakieś takie czyste emocje. Nie wiem, czy od razu się zakochał, ale raczej ma po prostu jakąś wdzięczność, emocjonalność, empatię, a ona nie rozumie. Ona nie wie, o co chodzi. Dobra, możemy iść tędy teraz. Czy jeszcze było jakieś miejsce, którego chciałem zajrzeć? A czekaj, ja chciałem przeczytać. O! Co napisałeś na czacie? Dobre. Uwielbiam taką muzykę. A, w trakcie walki. Dobra. Lecimy z tym bossem. Okej, ty strzelasz. Coś jeszcze robisz? Może będziesz szarżował chociaż? O! No dawaj. Wow. Dobra. Teraz masz już 3. Okej, jak odbijam to w sumie nic się specjalnego nie dzieje. Bardzo źle. Bardzo źle. No chodź. No przecież pamiętałem, że ma 3. No pamiętałem. No i odwróć. Giniesz? O, zapomniałem o quick time evencie. Ale bym się zmazał. To był boss? Moi drodzy, też to nawet się nie zmęczyłem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja w połowie nawet straciłem koncentrację, tak prosto była ta walka. Exhausted? Aż się ze śmiechu zadławiłem. Ziomek, jeśli boss ma mnie męczyć, to on musi być dużo trudniejszy niż ten. Coś fajnego do podniesienia? O, człowiek. Dobra. Co prawda już to skanowałem, ale sobie mogę zeskanować jeszcze raz. Dobra. Tak, BD1. Nie mogłem sobie przypomnieć, bo tych robocików, tak podstawowy robocik, najsławniejszy to był R2D2, złoty to C3PO, potem BB-8 to był ten z nowej trylogii, tak? Tam gdzie była Rey Skywalker. Kurry, serio? Od razu po bosie?
No przecież zablokowałem. Dobra gościu, dawaj. Elo. Nie wkurzaj mnie nawet. Ale nie, absolutnie rozumiem. To każdemu się trochę z czym innym będzie kojarzyło, szczególnie jeśli jakiś system mu podpadł albo nie podpadł do gustu. Przypadł, nie przypadł do gustu. No, no ja ewidentnie tutaj najbardziej daje mi to vibe'em Sekiro, szczególnie jeśli chodzi o przebijanie obrony przeciwnika. Podobnie zresztą było w Ghost of Tsushima, ale tam... No tam to było trochę, nie wiem, prostsze i bardziej... nie wiem, jakby to powiedzieć. Ghost of Tsushima przypominało taką grę, gdzie musisz wszystko zrobić bezbłędnie, szczególnie na najwyższym poziomie trudności. Czyli taką faktyczną walkę samurajską, a... Sekiro jednak dawało więcej przestrzeni do kombinowania... bronią i kombosami. Gwiazdka. Czy to jest strój? Myślałem, że strój. A to tylko moduł ulepszenia drona. Akt łaski. Tam nie idę. Tak, muzyka ze śpiewaniem to w grze. Już marudziłem. Znaczy, marudziłem to dużo powiedziane, bo ogólnie ta muzyka jest bardzo ładna moim zdaniem. Ale marudziłem na to właśnie, że te wokale... trochę się z czasem robią monotonne. Zaczyna to, że ta muzyka się lupuje, zaczyna denerwować. Moim zdaniem powinno być więcej samej muzyki, a mniej wokalu, albo ewentualnie ten lup, żeby był trochę dłuższy. Ale nie mam się co, nie będę się aż tak bardzo przyczepiał, bo podobną przypadłość miała Nier Automata. Momentami, nie zawsze, ale momentami. Coś tu jeszcze zostawiłem. Nie. Ciebie już znamy. Tylko, że nie mam za bardzo... No, ale wiedziałem, co będziesz robił, no. Chciałem już się zablokować. No! Gin! Nie! Nice! Ta gra to kopiuj wszystko od wszystkich? Nie wiem, nie powiedziałbym. W sensie, wydaje mi się, że to wszystko, co tu się dzieje, znaczy jest to miszmasz różnych rzeczy, które mogliśmy już znać, ale wydaje mi się, że to nasze skojarzenia są spowodowane tym, że w inne gry graliśmy. A nie, że to jest skopiowane. To jest po prostu system złożony z może już znajomych elementów, ale jednak ma dużo takich własnych. Na pewno będzie przypominać Nier Automatę, bo już twórcy mówili, że się mega mocno inspirowali Nier Automatą. Szczególnie jeśli chodzi o atrakcyjność protagonistki. Stary, akurat żółte belki, jeśli chodzi o zaznaczanie miejsca, gdzie możesz się wspinać, to jest domena każdej gry. Ja już na dzień dobry na streamie powiedziałem, że to wygląda jak w Uncharted 4. Także... to wszędzie są żółte belki. To jest taki standardowy kolor, który się aż tak nie rzuca w oczy, bo wygląda jak ostrzeżenie o czymś niebezpiecznym. W sensie jak naturalny element terenu. No to był sklep, a ja chciałem umiejętności. O, mam dwójkę. Tak, jeszcze więcej tego poproszę. Bardzo mi się to podoba. To już jest raczej standard w bardzo dużej ilości gier. Nie powiedziałbym, że... jest to kopiuj wklej czegokolwiek. Że bagażnik? Nic nie ma. Dobra, ale mam tu człowieczka. No! Te karaczany idą na nas. A to już... te karaczany idą na nas, to brzmi jak Helldivers. Jedną z ras, z którą się walczy, były robale i zdaje mi się, że
Szczególnie w dwójce dużo jest krzczenia właśnie. Cockroaches! No tak, zapomniałem, że... Ajajaj, byłem w trakcie komba. Niedobrze. Ło! Bardzo się cieszę, że wziąłem sobie tą zdolność fioletową. Dobrze, że to zrobiłem od razu, mając doświadczenie już z poprzednim bossem. Czy tutaj można zejść? Tak, tam nawet coś jest. O, co? Halo! Tego mi się po to coś dostać. A, to po prostu sobie tu leży. Ja tego nie podniosłem. Okej. Okay. Super. Nie! No! Już mogłabyś się złapać, Eve, naprawdę. Wiesz co, no... Tak, ewidentnie od początku powinienem iść tędy. Ale jestem kretynem. To jest plus YouTube'a, że mogę to wyciąć. Okej, rozumiem. Rozumiem. We can build ourselves a bridge if we use that crane. Dobra, kularki, dobra, no to lecimy dalej. A no widzisz, to dlatego też nie miałem okazji trafić, no bo ja od roku nawet nie streamuję. Teraz to jest, który mamy miesiąc? Prawie maj? No to za 4 miesiące teraz będą. Jak regularnie zacząłem to robić. Nie miałem okazji trafić na twoje streamy, bo już byłeś w trakcie przerwy. Ja nie wiem, czy twój mam podlinkowany, w sensie czy mam tam wrzucony. Jak chcesz, to oczywiście mogę go wrzucić, ale to może będę bliżej... W sensie, bardziej to zrobię, jak już będziesz faktycznie prowadził transmisję. Czy bukłaka, okej. Okay. Fajowo. O! Tam jest zapis. Tam jest zapis. Fajnie by było tam dotrzeć. No i te lokacje niby nie są duże, ale tyle tu jest możliwości do zwiedzania, że szok. Ja szkoda nie pójść w każdą z tych stron. No szkoda nie pójść. Ja znowu kliknąłem te skilla, na razie chyba ich nie potrzebuję. Chociaż... czyli co ja bym teraz chciał? A, ten podwójny unik sobie zrobię. Dobra, to jeszcze nie będę. Ale tu bym sobie podszedł, do pulpitu taktycznego. No! Oczywiście, że ulepszenie siły ataku. Yes, please! Nie wiem, czy jest jakiś minus tego, że to robię na bieżąco. Nie mam pojęcia. Tak jak mówiłem, tego nie będę ulepszał. Szczególnie, że na razie nie mam problemu z tą grą. To szkoda mi materiałów. Adam, I have a question. No dawaj. What is it? What is it? The hypercell. If it sustained the Hall of Records until now, it must be a huge source of energy. Yes. Even compared to a fusion cell. Then, where are you planning to use this energy? Oh, well, it's kind of a long story. But I can explain more when you come back. Wydaje mi się, że Adam może nie być koniecznie tym, za kogo się podaje. Znaczy, naprawił nas z jakimiś niecnymi zamiarami, że tak to ładnie nazwę. I to nie mam na myśli niczego zboczonego z wykorzystaniem Eve, absolutnie. Już chyba odpocząłem na tyle, żeby się znowu skupić w pełni. Dobra, tu była jakaś przestrzeń, którą chciałem odwiedzić, bo ona była jakaś taka nie... niewiadoma.
Myślę, że będzie, że odblokowuje się to jakiś poziom hard, jak się przejdzie na zwykłym. Mówiłem o zapuszczaniu się w miejsca, w których nie powinienem być. Ten przeciwnik ewidentnie powinien był mnie zabić, a ja się powinienem dowiedzieć. Ej, tu nie powinieneś być. Tymczasem, no, tak średnio mu poszło. No nie wiem, w sensie po prostu, nie mówię, że cały pokój ma być konkretnie w stylu obcego, ale jakiś taki sci-fi horror. To już jest dobry pomysł na jakiś wystrój pokoju, albo chociaż tła na streama, nie? Okej. I like that idea. Także nie tylko, nie wiem, jajo z obcego, ale jakieś nawiązania do innych filmów, które ewidentnie inspirowały się obcym, jak... inne filmy, które inspirowały się obcym, nic mi nie przyszło do głowy od razu. Bo z gier to jestem w stanie wymienić, chociażby Kontrę, która 100% brała bardzo dużo inspiracji z obcego. Czekaj, co? Co takiego? A facehugger, w sensie twarzołap. Okej. Okay. Twarzołap. Ja wiem, że to na dobrą sprawę znaczy to samo, ale się niektóre rzeczy tłumaczę na polski, to bardzo śmiesznie wychodzi. No, ja już mam tyle obrażeń, że ci goście padają zanim mi zadadzą obrażenia, to jest trochę niepokojące. No, zablokowałem się, gad. Skręt fabuły. Tak jest. Te określenia są doskonałe. Dobra, widzę, że tu się da wejść. No, oczywiście trzeba przeskanować, żebym dowiedział się, jak dużo rzeczy przegapiłem. To pewnie się nie, tego się pewnie nie da włączyć. Włączyłem. No jestem w szikszakszoku. No dawaj. Come on! Ten czas powinien być za dwa razy krótszy. Przed 75 cm, ty to kawał figurki jest. Ale w sensie, nie uwierzę, bo tak tanio czy tak drogo? To jest ta winda, tak? Dobra. Pytanie, czy to jest mój cel misji? Nie, celem misji jest ten crane tam. Dobra, ale jeszcze sekunda. No, te ziomeczki już stanowczo za szybko. 8500, ale to przynajmniej pewnie jakaś dobra jakościowa ta figurka, no. Bo nie oszukujmy się, niektóre figurki z AliExpress to jest żart. Można dostać taki shit. No! No przecież klikałem, a... no może źle skręciłem ten... grzyba. Bo tutaj dość precyzyjnie trzeba obsługiwać ten grzyb. Gościu. Jeszcze przed chwilą uważałem, że jestem dobry w tę grę, a ty mnie wyprowadzasz z błędu, nie podoba mi się to. 8500 złotych. Jezus. Za 8500 złotych to już mógłbym spokojnie poprosić kogoś, żeby mi to zrobił. W sensie poprosić jakiegoś gościa, który umie w takie rzeczy, żeby to zrobił ręcznie. Na zamówienie. Tak mi się wydaje, że już by można by było coś takiego ogarnąć. U jakiegoś zajawkowicza.
który ci to zrobi z gipsu i pomaluje. Gigas? Czy Gigas to był ten Alpha Nightiba? Który mi zabił wszystkich? Zresztą nie był jakiś duży, więc nie sądzę, żeby go nazwali Gigas, ale może. No. No Eve. Nie złapiesz się tego? No. Wiedziałem, że jesteś zdolna. Good girl. No co masz jeszcze dla mnie? Chodź. Chodź. Pobawimy się z tobą trochę. Nie podoba mi się to, jak się przełamują czasem animacje tych przeciwników. Nie wiem, czy to widzieliście, że on tak jakby podbiegł do mnie normalnie, a potem nagle... Co prawda nie był to taki przeskok na zasadzie, że między jedną klatką a drugą zupełnie zmienił pozycję, ale ten ruch, który odbył się od końca animacji biegu do początku animacji ataku, był stanowczo za szybki. To znaczy, on nie jest w stanie się tak szybko poruszać, to znaczy, że po prostu... Przeskoczyły tutaj klatki, nie? No chodź. A jesteś cienki, Boże! Czy jeszcze kiedyś pożałuję, że mówię, że ta gra jest łatwa? Znaczy, niby Nier Automata też była łatwa. Od pewnego momentu. To znaczy, zaczęła się dość trudno. Szczególnie tutorial, to był jakiś żart śmieszny. Moim zdaniem. A potem z czasem robiło się coraz łatwiej, jak się zdobywało nowe zdolności. Natomiast... W Nier Automacie to nie było aż tak ważne, bo... Był duży fan zbicia ogromnych mas przeciwników po prostu. Nie? Mogłeś używać różnych umiejętności do tego, żeby radzić sobie... Powinienem dasza użyć. Jestem kretynem. Dobra, gdzie ja się znalazłem i dlaczego i jak mam wrócić? Dobra, tędy. To tam się po prostu biło masy wrogów i to samo w sobie już było przyjemne. Natomiast tutaj bije się raczej z małymi grupami, więc moim zdaniem powinno być to atrakcyjniej zrobione. Powiem. Bo ja lubię mieć problem z grą, na zasadzie, że jest na przykład za trudna. Lubię, to jest fajna rzecz. Musieć sobie poradzić z grą. Szczególnie jeśli chodzi o fighter tego typu, no nie? Bo gdyby to była strategia turowa, to wolałbym, żeby była przyjemna w kontroli, ale jednak, żeby poziom trudności nie kazał mi powtarzać każdego poziomu po 300 razy, bo bym się po prostu męczył. Ale w takim fighterze to chciałbym jednak te starcia musieć czasem powtórzyć, żeby, nie wiem, zrozumieć bardziej przeciwników. Tymczasem na razie przeciwnicy są dość prości. Z tego, co się zdążyłem zorientować, wszyscy jesteśmy w tym samym wieku też, więc... Możecie sobie w coś zagrać w koopie, przynajmniej nie będzie nikogo, kto będzie odstawał. Może Wilgax będzie bardziej aktywnie chciał grać w Divinity. Ostatnio dużo poświęca czasu na granie. Dobra. Dobra, zobaczmy, czy tu coś mam. Żeby mieć... No. Trochę dłuższy jest teraz ten unik. Bardzo przyjemna rzecz. Nie. Tam windę mam drugą, która robi co innego. I ja bym chciał właśnie w tę windę zainwestować swój czas w tym momencie. O, ale sobie poplatformowałem. Dobra, poskanujmy tu teren jeszcze. Czy ja czegoś aby nie przegapiłem? I teraz weźmy tą windą, którą sobie tutaj odblokowałem. A co do Isaaca w koopie, to ja absolutnie jestem za. Znaczy teraz oczywiście moje... Co?
Oczywiście moje streamy będą się opierać mocno o Stellar Blade'a, ale jak wrócę do starych gier, no to chętnie pogram w Izaka w koopie, jak na danym streamie już skończę. Nie, no jak to nie daje Nier Automatom, to nie wiem, co daje Nier Automatom, no nie? Wow, chociaż może bardziej replikantem, tymi pierwszymi scenami z replikanta. Wow. You have no imagination. Then again, I guess you've never been here before. Imagine bustling streets, crystal clean air, and people smiling everywhere you look. Jak ma sobie to wyobrazić, jak ona prawdopodobnie nigdy tego nie widziała? To musi sobie po prostu, nie wiem, stworzyć w głowie obraz czegoś, o czym nie ma pojęcia? W sumie no można tak zrobić, ale no jej wyobrażenie nie będzie wtedy w ogóle zgodne z jakąkolwiek rzeczywistością. I just wanted to imagine what you were telling me. It's hard to imagine. Widzicie te wieże tam z tyłu? O ja. Fajne. Bardzo lubię ten motyw, że jak wystarczająco długo ludzkość nie istnieje i te wszystkie budynki są powyłączane, to roślinność zaczyna zarastać, nie? To w The Last of Us było doprowadzone do takiej, do granic takiej atrakcyjności właśnie wizualnej. Uwielbiam scenerię z The Last of Us. Mega. W ogóle The Last of Us, jeśli chodzi o gry fabularne, to jest jedna z topowych dla mnie. To jest jeden z topowych tytułów. I uwaga, kontrowersyjna opinia, ja jestem fanem The Last of Us 2. Nie jestem fanem. Uważam, że to jest idealny follow-up do jedynki i uwielbiam go całym sercem. Uważam, że jest lepszy i fabularnie, i mechanicznie. No mechanicznie no oczywiście jest dopracowany, ale myślę, że fabularnie to wiele osób by się ze mną nie zgodziło. Beat me! Bite me, bite me. Nieważne. We were. To jest taki typowy remake Contra 3 The Alien Wars. O! Mózg też jest, ja ogólnie jestem fanem. Aha. Wiesz co, nie wiem, czy jest miejsce na The Last of Us 3, tak szczerze. Jak próbowałem się zastanowić, co bym chciał zobaczyć w The Last of Us 3, to nie ma żadnej historii, którą może chciałbym jakoś bardziej rozwiniętą. Poza jakimś takim, nie wiem, może jakby było dużo takich motywów posiadania dziecka. No nie? I na przykład myślałem o takim motywie, no to jest takie luźno rzucone, nie? Wyobraźcie sobie, że Ellie po całych tych przejściach, gdzie Joel stał się praktycznie dla niej ojcem, żeby ona też miała teraz dziecko. I to dziecko, jako że ona jest odporna na zarazę, teoretycznie, też mogłoby odziedziczyć ten gen. I to trzeba by byłoby sprawdzić, nie? Mogłoby być dużo osób, które chciałoby ten gen od tego dziecka wyciągnąć, nie? Więc to dziecko od samego początku byłoby w niebezpieczeństwie i ona, która chciała sama siebie poświęcić, żeby ten gen z niej został wydobyty, musiałaby zdecydować, co zrobić z własnym dzieckiem. I prawdopodobnie by go broniła, tak jak Joel bronił jej, nie? Taka powtórka z rozrywki, tylko w wykonaniu Ellie, która była charakterowo zupełnie inna od Joela. Bardzo to mogłoby się na przykład sprawdzić, moim zdaniem. No ale, no, skurczę, też pobożne życzenie. Nie dość, że musiałoby do tego wyjść The Last of Us 3, no to jeszcze musiałoby idealnie spełnić moje fantazje fabularne. A takie rzeczy się nie dzieją. Nie oszukujmy się. Tam było miejsce. Ja chcę odwiedzić to miejsce. Wrogowie normalnie są. Aha, to przecież ja głupi jestem. Muszę fabularną windą wjechać na pierwsze piętro i wtedy się tam dostanę. A ja szukam przejścia, którego nie ma. Fabularna winda. Ale podoba mi się, że warto tutaj tak mocno zwiedzać tą grę. To znaczy... Mogę się między kamerami przełączać? Jest. Aha. I co to już? Oh, we need an ID card if we want to operate it. Ma sens. Three of them, actually.
If the ID cards are needed for the crane, then they should be nearby. I'll look for the closest one first. Okay. You can take your time. Dobra, gdzie jest ostatnia karta identyfikacyjna? Rozumiem, że już przypadkiem poszedłem w dwa miejsca, w które powinienem pójść. Powinienem był pójść. Czy tutaj jest coś do... O! Człowiek! Ewidentnie opłaca się tu zwiedzać. Dobra, już zostaw mnie w spokoju. Ja wiem, co ja mam zrobić, tylko że znalazłem lokację poboczną, więc zacząłem się nią interesować, no. Proszę mnie nie denerwować. Adam. Bo zaraz Ewa zamieni się w Lilith. Się zbuntuje. Wow, hallo. No umieszczenie cię tutaj to już była typowa hamowa, nie? Naprawdę? W sensie, jak jesteś za rogiem, to jeszcze mogę się spodziewać, że tam będziesz. I jakby na wszelki wypadek postawić blok, ale że będziesz w dwóch skrzynkach, w których nawet nie powinieneś się zmieścić? Chociaż ja to jeszcze sprawdzę na... Ja to jeszcze sprawdzę na nagraniu potem, czy aby to ja nie jestem głupi, on nie wyszedł za rogu, ale wydaje mi się, że wyszedł z tych skrzynek i to było strasznie słabe. Co to znaczy nad umiejętnościami gry? Ale umiejętnościami gry w cokolwiek? To dawno nie miałeś do czynienia, czy o co chodzi? A tu wiem. No, git. Znaczy no, mówiłeś wcześniej, że... Gra łatwa, tylko ja nie mam skilla. No halo, no przecież dobrze to... Oj Jezus. Oj Jezus, ile obrażeń. No ziomu! Chciałem go poblokować znowu, to ten nie chce znowu wyprowadzać ataków, ja nie wiem.